Siemanko, z tej strony Karokser i zapraszam do kolejnego materiału z Ryzena. Co nieco zapoznałem się, jak to powinno wyglądać w kwestii popchnięcia fabuły. I okazuje się, że tamten myk, co się zadział u Dona, a mianowicie zlecenie, żeby pomóc tej Patty, też jest niezbędnym jakby etapem, aby zdobyć kolejny z tych dysków. Ponadto dowiedziałem się, że to moje narzekanie na te kostury wcale nie było bezpodstawne, ponieważ kostury to jest najbardziej chujowa broń w grze. Nawet najmocniejsza wersja jest prawie o połowę słabsza niż odpowiednik miecza i topora. Tak naprawdę stosuje się ten kostur tylko i wyłącznie po to, żeby takie powiedzmy wspomaganie do magii. Niestety tyle punktów żeśmy zmarnowali na to gówno, że nie wiem, czy jak teraz zaczniemy inwestować w magię, to czy to coś nam da. No jestem trochę zawiedziony. Czyli tak, na pewno pieczęci trzeba byłoby rozwinąć. Nie podejrzewam, że niestety pewnie każda pieczęć to jest 10 punktów nauki. Czyli to daje tak, potrzebujemy 4 poziomy z pieczęci plus rozwinięcie jakiejś magii. Nie wiem. Okazji gdzieś po drodze znalazłem sobie tutaj portal, runę teleportacyjną. W jakiejś północnej świątyni chyba. Ale mniejsza z tym. Inferno, sprowadza na przeciwników deszcz ognia. Taka runa to by było coś mocnego. Dobra, tu mamy tego jeszcze człowieka nieszczęsnego do pokonania. Nie są to fajni przeciwnicy. Zwłaszcza, że oni dużo szybciej wykonają te ataki. No strasznie, a najgorzej, że cała wyspa jest zarojona tymi obdarkusami. Ale rób coś. Naprawdę, te kombosy wydawały się fajne na początku gry, ale one są bezużyteczne, bo one są dużo wolniejsze niż jakiekolwiek ataki przeciwników. Ja muszę cały czas bawić się w wyczekiwanie momentu, aż oni się odsłonią, a to tyle trwa. No patrzcie, no przecież to jest tragedia jakaś. Dobra, ja mam pomysł. O, proszę bardzo. O, teleport na pół. Proszę bardzo. Ewidentnie trzeba zamieszać tą magię, tylko kurczę, problem też będzie polegał na tym, że trzeba będzie się jakoś wyekspić. A żeby się wyekspić, trzeba zabijać potwory, a zabijanie potworów tym naszym pięknym kosturem to jest lekka patologia. Z czego, wybaczcie mi, ale będę czyścił każde gówno stworzenie na mojej drodze. Nie, dziku. Dziku zrąbany, nie możesz mi zabierać życia, bo muszę oszczędzać na jakieś questowe sprawy. Nie możesz tak brzydko robić. Sakwa, roślinki, teraz już wszystko zbieramy, bo... Jezu, to jeszcze alchemia, no nie. Czy tutaj da się zrobić jakiś reset punktów? Podejrzewam, że nie. Dobra, są jakieś koboldy, może chociaż tu zadanie uda nam się. Bo nam brakuje jednego albo dwóch tych worków. Dobra.
dało nam się zabić bez większych problemów tego ich wodza. Widzicie? Nawet tego obrotu pełnego nie możemy zrobić. To jest... tragedia. Jakaś... wódz. Jest, mamy 15 tych toreb na narzędzia, a nagroda pewnie za to i tak będzie gamoniowata. A, jeszcze się dowiedziałem, że ten wspaniały kostur, który mamy, to jest przedostatnia broń, jaką jesteś w stanie korzystać jako kostury. To jest praktycznie najlepsza broń w grze. Jest lepsza, to są tylko jakieś te uber questowe wymagane tam, żeby pokonać jakiegoś tam tego bosika. Wobec czego zajebiście. Zdobyliśmy ten kostur na początku gry. Będziemy nie walczyć praktycznie do końca gry. Chociaż to jest broń do wzmacniania magów. Więc... no... o właśnie, o tym mówię. O! Udało się zrobić dwa obroty. Niesamowite, po prostu... jestem w niebo wzięty. No dobra, skończmy marudzić. Że powiedziawszy... no, tak mi się odechciało... grać w to gówno. W sensie gra zajebista, tylko tym gównem. Może szok. Ja się dowiedziałem, że to jest jeszcze broń, którą praktycznie będziemy się męczyć do końca gry. Że w ogóle, o, nie miałem. Jeszcze ci mi będą tu uniki robić, no zlitujcie się, gnomy. Gnoju ty mały, umieraj. Dawać pieniądze. A teraz te worki nagle lecą co chwilę, jak już skończyliśmy zbierać. Pięknie, pięknie. Dobra, co my tu ciekawego mamy? Mały rubin. No uczciwie mówiąc, co teraz byśmy potrzebowali... śpi do południa. Rana. Proszę, nie roluj nam tutaj burzy. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, i gdzieś na wschodzie są te wykopaliska, więc to musi być gdzieś w tym kierunku. Może tam? No, ta góra wygląda tak trochę. Jakby tam coś miało się fajnego nam przytrafić. Zapiszmy grę. Uznajmy, że wybór tej broni to miało być wyzwanie. Którego niekoniecznie chciałem się podjąć, ale... dobra, ja mam pomysł. No, a tak to bym sobie spokojnie mieczykiem i tarczą zablokował. Dobra, gin po czwaro. Wiesz, że nawet nie wiem, ile expa potrzebujemy, żeby dobić poziom, nie? To mnie przeraża też. Oj, podejrzewam, że to te mocniejsze ćmy. A to mogłem zablokować? O proszę. O. O proszę. Nie.
Dobra, to zmienia trochę postać rzeczy. To już ćmy lubimy. Dobra, więcej expa poprosimy, więcej, więcej! O kurwa, ile tych wilków tu jest. Dobra, to sobie całkiem nieźle poradziliśmy. O, proszę bardzo, korona bohaterów. To mi graj. Jakiś kuferek. Pokaż, co tam skrywasz. Ojejo. Jakieś trofea strzały. W sumie już źle rzeczy dla nas. Chodź tu, wilku. Raz, dwa i giniesz. Brawo. Dobra, udajemy się gdzieś w tę stronę. O Boże, te zrąbane. Dobra. Jeżyki pozabijane. O, tam jest żelazo. O proszę, jak nam wyszło. Dobra, jakieś pierdołe. Mam uczciwe, że trochę nie rozumiem aspektu. Po co nam są te pieniądze w tej grze? Na początku tam kupiliśmy jakieś pierdoły. Oprócz mikstur to nie ma niczego takiego. No tak. Nauczyliśmy się kowalstwa, tutaj wielkie plany, kucia, potężnych broni i tak dalej, a tu trochę gówno, bo żadnego przepisu nie znaleźliśmy. Nic. No, tu się ostał jakiś nieoskurowany wilk. No, nie wiem, czy tędy powinniśmy iść, ale spróbujmy. No i patrzcie, no jak ja mam to trafić? Zdania się
się nie dać uderzyć, o. Ale tak się da uderzyć, to nie da rady. Czyli to obowiązkowo to trzeba pod ścianę? No dobra, to ja mogę się tak z tą kręcić do ściany. Skoro taka pańska wola. Najpierw się pozbądźmy jeżyków. Kolejny ogrzy korzeń. A, poczyśćmy sobie całe te pierdzielone. Dobra. Czerw zabity. Coś tu ciekawego znajdę. Tam są te bagielce. Dobra, zapiszmy grę. Taktyka się trochę nie sprawdziła. Czy tak tylko po części. Ja miałem nadzieję, że one jednocześnie będą atakować. I będziemy sobie ałę wybijać. Zimne serce, dziwne rzeczy. Zapiszmy grę. Dobra, szkielety pozabijane. Dobra, udało się przebić przez ich obronę.
Już tu za fajna miejscóweczka. Zobaczymy, co tu nas czeka w tej jaskini. Podejrzewam, że zaraz będą te czarne skurwysyny. O Boż. Z deszczu pod rynnę. Dobra, chodź tu. A już się z tym biłem, o ile pamiętacie. Naprawdę to jakoś randomowo to trafia, nie mam pojęcia kiedy ja mam to trafiać. Raz wejdzie, raz nie wejdzie. A pomyślcie sobie, że ja się z tym biłem na samym początku gry, ja dawałem temu takie minimalne obrażenia, nie? Właśnie, to jakieś takie jeszcze czasami potrafi chore ilości ataków zadać. No i patrzę, no i z tym jakoś skutecznie walczy. No weź, napijmy się mikstury. Widzę, że nawet nie ma sensu podwójnego ataku. Ani to od boku jakoś zajść. No tylko w momencie, kiedy to się rusza w bok jakoś. Ale to nie ma jakiegoś patternu na to. No dalej, rób coś, żebym ja cię mógł uderzyć. Ale to ja, żebym cię mógł uderzyć, nie żebyś ty mnie mógł uderzyć. Ziomeczku. Zdechnij już. Udało się, a widzicie, to tylko jakieś kroki w bok robi, ani się przebijamy przez ich obronę. No nie wiem, prawie full władania tym kosturem i gówno nam to daje. Nie wiem, mieliśmy jakieś większe obrażenia zadawać, ale jakoś nie widzę tych większych obrażeń. No nie wiem, to chyba, nie wiem, z 10 do 11 się zwiększyło. Że miałbym przejąć jakieś wartości liczbowe, to jakiś szkielet, tu żelazo, no nie. Here's some more ore. Boże, many. Ja nie wiem, czy my będziemy w stanie ukończyć tą grę. Znaczy, no, ukończyć będziemy w stanie, ale ja mam po 50 minut safe loadować i nagrywać odcinek dla was, który też nie powinien trwać, nie wiem, 30 minut po 3 godziny, no to tak. No tak średnio bym powiedział.
Szczerze, wolałbym tą gierkę jeszcze raz od początku ograć. W momencie, gdy był na jakimś streamie czy coś. Przynajmniej wiedział, żeby czegoś takiego głupiego nie robić. Jak wojownika z kosturem. Wow, byliśmy poziom. To jeszcze 5 potrzebujemy poziomów. Tak liczę na oko, no 5 poziomów. Kurwa, więcej. Jest. Bo z 5 poziomów to by było, żeby dobrnąć do... Czekajcie, w sumie jedną rzecz sprawdzę. Wypijmy sobie te mikstury. Piłę. Niebie większe obrażenia zadajemy dzięki. Nie wiem. Najgorzej, że nie widzisz liczbowo, jak to się przekłada i ciężko stwierdzić, co to faktycznie daje. A mogę blokować jego ataki? O tym Mendo. To mnie gryziesz tak mocno. Oho, nie podoba mi się to. Jakieś zachodzenie od tyłu. A która podleci? Ustawcie się jakoś ładnie. No, dziobaj. Dobra, ty podziobałaś. Umierasz. Dziękuję. No kurczę, ciężko mi wpaść na jakąś solucję, jak to wszystko jeszcze naprawić. Albo zaryzykować i full iść już tą walkę. Wiecie, co nam to teraz odblokuje? Możesz wzmacniać swoje ataki, by zadawać przeciwnikowi więcej obrażeń lub udaremnić jego próby parowania. Ewentualnie to mogłoby jakoś... się przebijali się przez tę ich obronę. Ale to zobaczymy. Zdobądźmy ten kolejny dysk, wtedy trpniemy się do klasztoru. I zobaczymy. Chociaż kurczę, jak ja to wypróbuję. Czy nie wiem, jakiegoś NPC-ta pójdę lać na pałę. I zobaczymy, czy faktycznie to przebijanie się ma jakikolwiek głębszy sens. Czy to po prostu takie kolejne gówno. That didn't do it. Yes. Mikstura życia, bardzo dziękuję. Ja sobie pomyślę, jak my teraz byśmy magiem byli dowalonym, albo chociaż z mieczem, z tarczą. Ile by to nam czasu, nerwów, wszystkiego oszczędziło. A, normalnie ręce się załamują. Kurczę, moje umiejętności... Moje umiejętności nawigowania po tym bagnie są... porażające. Dobra, idziemy. No idź pod to drzewo, idź. No, ugryź. Ty, co to za jakieś plucie?
Pierwszy raz widziałem, żeby one pluć mogły. Zapiszmy, bo są dwa te czerwie. O, w tą stronę jakiś szybki, nie? Dobra, panie czerwie, obrócimy cię do kamyczka. To jest obsydian, czy mi się wydaje? Nie wiem, z czego ja się cieszę, skoro i tak nic nie można wykuwać w tej grze. Nie wiem, po co w ogóle jest ta umiejętność. Dla mnie jest jakaś... bezużyteczna. O! To jest jakaś krata. Zaraz znajdziemy te ruiny i się okaże, że tam jest 50 tysięcy tych jaszczurów, z czego my, Mixture, mamy końcówkę. Dostaniemy taki wpierdziel, czy z rozumem nie połapiemy. No ale bez walki się nie poddamy. Chyba to szliśmy. Kurwa, dziku, głupi. Nie marnuj mi życia. Tylko expa dawaj. Dobra, zabijmy tutaj żwirka. Okej, dawać mi wszystko, co macie. Dobra, mieszam z tymi takimi gównoroślinkami. Ewentualnie te na manę można pozbierać. Zbierzmy więcej mięska. Tak jest. A mi się wydaje, że to będzie nasze niedługo główne źródło leczenia się. Dobra, zapiszmy grę, bo to jakiś człowiek jest. Hey, you! Watch where you're going. This ruin is really dangerous. Uspokój się, opowiedz mi, co się stało. Calm down. Tell me what's happened. This whole thing has been a total fiasco. Disaster! Finch has said, go to the Eastern Temple, bring back what you find. So, a group headed into the ruin here, but nobody's come back out of the place. Gold be damned. If I'd known it was lethal, I never would have volunteered. Ilu was jest? How many of you are there? Six. Three fighters and three treasure hunters. One of the treasure hunters fell through the trap door over there. The fool. I told him, look out, you idiot, and... He was shoot. The others went through the passage back there. Haven't heard from any of them since. They were supposed to stay in touch. They were supposed to let us know what's happening. Dlaczego nic z tym nie zrobiłeś? So why haven't you done anything about it? I was ordered to stay here to guard the entrance. By whom? Danilo, my boss, Fincher. The Dom's bodyguard ordered Danilo not to return to the camp until there isn't a crumb of gold left in the Eastern Temple. I knew there'd be trouble. He can't even keep his people together. Kto wpadł w tam zapanie? One of the treasure hunters fell through a trap door. Yes. I thought these guys were experts. He went through over there. I wouldn't go after him though. You might not come back out. A co jeśli ludzie potrzebują pomocy? My job is to stand guard, nothing else. I
to do what I'm told. Yeah, you're a real hero. You want to be a hero, be my guest. I'm staying here as ordered. Dam Danilo znać, że chcesz odejść. I'll let Danilo know that you want to go. No. No. If you tell him that, he'll think I'm scared. Just tell him everything's all right here. First, I'll have to find him. Do that. I'll wait up here. Well, at least I know you're watching my back. Co tutaj poznaliście? What have you found in the ruins so far? Not much. Some gold. But the passages go deep into the mountain. Who knows what's waiting down there? I've got a really bad feeling about this building. Mhm. No dobra. No to jak zwykle musimy sobie sami poradzić. There's just one of you, and a group of fighters has already disappeared. No dobra. Więc tutaj zaczyna się nasze kolejne zadanie. Ale myślę, że eksploracja tej tutaj pięknej świątyni. Jezus Maria. Eksploracja tej pięknej świątyni. To już będzie zabawa na kolejny odcinek. Ja wam dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do komentowania i oceniania. Tymczasem trzymajcie się. Do następnego. Siemano.